Witam wszystkich. Bardzo cieszę się, że mogę dyskutować z polskimi przyjaciółmi i towarzyszami. Nazywam się Emeric Monville. Jestem Francuzem, mieszkam w Paryżu. Od ponad 15 lat prowadzę wydawnictwo specjalizujące się w teorii marksistowskiej i historii międzynarodowego ruchu robotniczego. Pisałem również książki z zakresu filozofii politycznej, ale jako wydawca opublikowałem już ponad 200 tytułów. Niektóre z nich dotyczą Polski, Europy Wschodniej lub stosunków polsko-rosyjskich. Ja sam szczególnie interesuję się językami, a w szczególności językami słowiańskimi. Ucieszyłem się, że książka mojego przyjaciela profesora Bruno Wodewerskiego o Solidarności została wydana w języku polskim. Książka nosi tytuł Zagrabiona historia Solidarności, został tylko mit. Jest to bardzo ciekawa książka, ale myślę, że Bruno Wodewerski już się wypowiedział na tym kanale i nie mam zamiaru nic więcej dodawać. O historii Polski Ludowej mieliśmy również przyjemność wydać książkę Moniki Kabowskiej, która również wypowiadała się na tym kanale. W tym wszystkim myślę, że jesteś dobrze poinformowani, ponieważ są to Polacy mieszkający w Francji i mówiący po polsku. Jeśli chodzi o inne tematy związane z Polską i Europą Wschodnią, wydaje mi się jednak, że kiedy patrzę na obecne represje w Polsce, myślę na przykład o atakach na ludzi z pisma Przask, ale także o bardzo silnej presji ideologicznej, która jest wyrażana w mediach, w miejscach pracy itd. Najbardziej oczywista jest historia Katynia, tej potwornej zbrodni wojennej, której nie muszę Państwu przedstawiać. Zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie dominuje pogląd, że za te zbrodnie odpowiedzialni są Sowieci, a nie naziści. Zwłaszcza, że Gorbaczow oficjalnie ją uznał, a Boris Jeltsin przekazał polskiemu rządowi archiwa z tamtych czasów. Problem w tym, że mamy kopię tych dokumentów, na przykład list Berii do Stalina z prośbą o zgodę na rozstrzelanie polskich żołnierzy i oficerów. Kopię tych dokumentów można znaleźć na stronie Siergieja Strygina. Zorientowaliśmy się, że list ten jest prymitywnym falsyfikatem, ponieważ jest ostemplowany KPSS, a nie WKPB, to znaczy list rzekomo napisany w 1940 roku nie może być ostemplowany nazwą, która zostanie nadana partii dopiero w 1962 roku. Moglibyśmy na tym posprzątać, gdyby nie odkrycie w 2011 roku masowego grobu na zachodniej Ukrainie w miejscowości Wołodymyr Wołyński. W miejscu tym znajdują się niemieckie pociski z 1941 roku. Widoczne są ślady metod stosowanych przez SS Jekyll, a także szczątki kobiet rozstrzelanych wraz z dziećmi. Mimo że Sowieci, w przeciwieństwie do nazistów, nigdy i nigdzie nie rozstrzeliwali dzieci. Ale są też dwie odznaki polskich policjantów, którzy zostali przedstawieni jako zabici w zbrodni katyńskiej i pochowani 1200 km dalej. Dowodzi to, że polscy jeńcy wojenni nie zostali rozstrzelani w 1940 roku,
lecz schwytani, a następnie zamordowani przez hitlerowców po inwazji w 1941 roku. Upada teza o sowieckiej winie w Katyniu. W tych warunkach nasuwa się pytanie, czy jeszcze długo będziemy w naszych szkołach nauczać propagandy Józefa Goebbelsa. Oczywiście to, co mówię, musi podlegać obaleniu i zaprzeczeniu, ale pewne jest to, że zwolennicy tezy Sowieci popełnili te zbrodnie, nie mogą ignorować problemu fałszowania sowieckich dokumentów czy odkryć Wołodymyra Wołyńskiego. Dlatego opublikowaliśmy książkę amerykańskiego badacza Grovera Fura na ten temat. Myślę, że byłoby interesujące przeprowadzić z nim wywiad, zwłaszcza, że rozumie język polski i wiele innych języków słowiańskich. Należy też pamiętać, że oficjalna teza, za Katyn odpowiedzialni byli Sowieci, zakłada, że w Miednoje w Rosji powinni znajdować się tysiące zwłok, a tak nie jest. Oczywiście wszystko to musi być dyskutowane przy użyciu metod naukowego badania, a nie ma nic wspólnego z ideologią. Jest jednak pewne, że wobec ryzyka wojny w Europie Wschodniej, gdyby konflikty stosunki między Rosją a Polską można było przynajmniej poprawić poprzez rezygnację z rosyjskiej odpowiedzialności w tej sprawie. Byłoby to lepsze dla wszystkich. Innym tematem, o którym w Polsce na pewno się nie słyszy, jest głód na Ukrainie. Opublikowaliśmy tezy światowego eksperta w tej dziedzinie, amerykańskiego badacza Marka Taugera. O ile nie można zaprzeczyć, że głód miał miejsce, o tyle teza o ludobójczym, celowym głodzie jest niemożliwa do utrzymania, zważywszy, że zbiory zbóż zostały wstrzymane w momencie, gdy władze sowieckie zorientowały się w problemie. Wszyscy, jeśli chcecie, możecie znaleźć w internecie artykuły Marka Taugera w języku angielskim. Teza o ludobójstwie przez głód jest tym bardziej absurdalna, że wiadomo, iż dotknął go knął on znaczną ścież południa ZSRR, w tym przede wszystkim Kazachstan. Ten głód jest częścią bardzo częstych klęsk głodu w historii Rosji i trzeba przyznać, podobnie jak w Chinach, że to komuniści położyli kres klęskom głodu w swoim kraju. Ale wiecie, jak działa obecna propaganda. Jeśli w reżimie kapitalistycznym panuje głód, to jest to wina klimatu. Jeśli w reżimie komunistycznym panuje głód, to jest to wina komunistów. Czas kończyć z tymi manipulacjami, które mają na celu jedynie prześladowanie ruchu komunistycznego w Europie Wschodniej. Dla Trockiego jest coś nowego, zwłaszcza w kwestii współpracy między Trockim a nazistami. Ale żeby pozostać przy Europie Wschodniej, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że Trocki zdecydował się zaangażować w niepodległość Ukrainy w 1939 roku. Ponieważ w tym samym roku napisał cztery artykuły na rzecz niepodległości Ukrainy, ani przedtem, ani potem. Nie wiem, czy wszystko jest dostępne w internecie po polsku, ale w kompletnych tekstach Trockiego w internecie po angielsku za rok 1939 można znaleźć cztery artykuły. Każdy może to sprawdzić. Teraz nie jest banalne udawać, że broni się prawa narodów do samostanowienia w takim kontekście, w którym niepodległość Ukrainy oznacza jej
podporządkowanie hitlerowskim Niemcom. Ważne jest, aby zrozumieć czasy, w których się znajdujemy. Jesteśmy tuż po układzie monachijskim w wrześniu 1938 roku. Hitler najechał na Czechosłowację pod pretekstem mniejszości etnicznej Sudetów. Miał na oku Gdańsk i zamierzał wkroczyć do Polski. A potem to już kontynuacja tego, co nazywa Drang nach Osten, czyli parcia na wschód. Co ciekawe, Piatakow podczas drugiego, Jurij Piatakow, podczas drugiego procesu moskiewskiego w styczniu 1937 roku niejako zapowiedział, że Trocki będzie opowiadał się za niepodległością Ukrainy w interesie nazistów. Wydawało się, że to jeszcze jedna fantazja z procesu moskiewskiego, ale dziś musimy zrewidować nasz osąd, zwłaszcza po odwarciu archiwów trockistowskich, odwarciu, który datuje się już od 1980 roku. W rzeczywistości znaleziono pokwitowania na listy wysyłane przez Trockiego lub jego sekretarzy do jego podziemnych zwolenników ZSRR, Preobrażeńskiego, Smirnowa, a zwłaszcza Radka. Trocki podczas obrony przed komisją Dewey'a po drugim procesie moskiewskim powiedział, że nie miał żadnych kontaktów z Radkiem, którego uważał za zdrajcę i informatora swojego przyjaciela Blumkina. Teraz wiemy, że byli w kontakcie, ponieważ amerykański badacz John Archibald Getty znalazł w archiwach trockistowskich pokwitowanie za list wysłany do Radka. Nawet francuski trockista Pierre Brouet, znajdując w archiwach listy od Trockiego i jego syna Leona Sedowa, wykazał, że opozycyjny blok trockistów i zunowiewistów został rzeczywiście zreformowany w 1932 roku. Trocki zawsze temu zaprzeczał. Dzięki skandynawskiemu badaczowi Sven Erikowi Holströmowi wiemy teraz więcej o jednym z ważnych punktów moskiewskich procesów. Na pierwszym procesie w Moskwie oskarżony Goldsman powiedział, że spotkał Trockiego w Kopenhadze w hotelu Bristol. Trocki wykorzystał to, aby ośmieszyć oskarżenie, ponieważ od 1917 roku w Kopenhadze nie było hotelu Bristol. Jednak badacz wykazał, że rzeczywiście istniała kawiarnia Bristol przylegająca do hotelu o bezosobowej nazwie Grand Hotel, skomunikowana korytarzem z tym hotelem. Zeznania Goldsmana były zatem błędne, ale w dobrej wierze, co czyni to spotkanie wiarygodnym. Ale najważniejsza jest kwestia lotu Piatakowa. W istocie ten sowiecki wiceminister przemysłu ciężkiego oskarżony w drugim procesie o bycie trockistowskim szpiegiem sam oskarżył się w procesie o spotkanie z trockistą podczas jego norweskiego wygnania w grudniu 1935 roku. Skorzystałby z pobytu dyplomatycznego w Berlinie i poleciałby na kilka godzin do Oslo z Berlina, a więc koniecznie z niemieckim współudziałem, aby wrócić w ciągu dnia, to dałoby mu czas na spotkanie z Trockim. W
szczególności omówienie faktu, że rozmowy Trockiego z Niemcami przybrały nowy obrót, na co niełatwo było uzyskać zgodę zwolenników Trockiego bez względu na to, jak bardzo nienawidziły stalinowskiego reżimu. Dziś włoscy badacze odnaleźli współrzędne lotu lotniska Keller w pobliżu Oslo. Rzeczywiście jest samolot z zagranicy, który w grudniu wylądował na płycie lotniska. Zrobiono jednak wszystko, aby to zatuszować, ale w dowodach istnieją celowo sprzeczne luki. Niektórzy trockistowscy historycy nie wahają się twierdzić, że lotnisko było nieprzejezdne zimą, co jest nieprawdą. Inni mówią, że nie wyłądował żaden obcy samolot, co jest prawdą, bo był to samolot norweski, ale ten samolot z kolei przyjechał z zagranicy. Zeznania są sprzeczne, sugerują nieistniejący model samolotu w grudniu 1935 roku. Niekiedy toną w masie bezużytecznych informacji, a jednocześnie są bardzo wymijające w kwestii grudniowych lotów. Krótko mówiąc, norweski rząd socjaldemokratyczny zrobił wszystko, aby zatusować sprawę lotu Piatakowa. Co więcej, Trocki skłamał przed komisją DWE, dostarczył niezwykłe alibi, ale dopiero za 10 dni później, podczas gdy on pokazał bardzo wyraźnie przez przejęzyczenie, że był doskonale świadomy dnia wspomnianego na rozprawie. Kończę właśnie tłumaczenie też książki z języka włoskiego. Wkrótce będzie dostępny w języku francuskim. Opowiem wam o nim, kiedy zostanie opublikowany. Najbardziej wiarygodnym rozwiązaniem pozwalającym zrozumieć całość, a w szczególności tę bardzo niepożądaną kampanię na rzecz niepodległości Ukrainy tuż przed inwazją nazistów na Związek Radziecki, jest to, że Trocki zawarł taktyczny sojusz z nazistami. Sojusz taktyczny w celu powrotu do władzy. Z pewnością nie oznacza to, że cały ruch trockistowski był tego świadomy, ani nie usprawiedliwa polityki systematycznego tłumienia czystek. Pewne jest jednak to, że nie można nadal opowiadać się, jak to czynią trockiści, czy za całkowitym rozłamem ruchu robotniczego w imię Trockiego. Nie twierdzę, że jakikolwiek reżim socjalistyczny jest wolny od krytyki, ale w każdym razie nie możecie twierdzić, że tworzycie ruch masowy, mówiąc, że aby naprawić wady reżimu socjalistycznego, musicie zaakceptować jego inwazję przez reżim faszystowski. Jest oczywiste, że obecnie istnieje zbyt wiele obiektywnych informacji i tu pochodzących źródeł, niekwestionowanych przez trockistów, które świadczą o tym, że możemy jedynie położyć kres temu absurdalnemu kultowi osobowości Leona Trockiego, który tak długo dzielił szeregi robotnicze. To są wystarczające informacje na dziś, jak sądzę, i które usprawiedliwiły moje zwrócenie się do was bezpośrednio w tak złym języku polskim,
mając przynajmniej nadzieję, że te kilka wskazówek, które wam daję, mogą przyczynić się do obrony prawdy, a zarazem honoru i bezpieczeństwa prześladowanych towarzyszy w waszym kraju. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.